Kokach zmieniamy temat. Opowiemy o zabytkowych pieczęciach, które odcisnęły wyraźny ślad w historii i kultury. W Opolskiej Bibliotece Wojewódzkiej prezentowana jest wystawa stempli pamiętających czasy zaboru pruskiego. To jeden z elementów Dni Kultury Niemieckiej. Ekspozycję można oglądać do 3 listopada. Bardzo cieszymy się, gdy ze strony kolekcjonerów wychodzi propozycja prezentacji części ich kolekcji. Tym razem to Poczta Prus, pokazywana w zbiorach, ze zbiorów pana Jerzego Lemana i Dariusza Wandrowskiego. Tu jest pokazane placówki pocztowe z każdej miejscowości, która w tamtym okresie funkcjonowała. Nie jest to mój główny zbiór. I wszystko zasługuje na uwagę. Każdy walor filatelistyczny niesie za sobą jakieś tam przesłanie historyczne, jakąś tam ciekawostkę. Każdy filatelista kocha każdy swój liścik, każdy swój znaczek, ale oczywiście są takie, które są bardziej cenne, dokumentując bardziej historię niż inne. Perełką taką tutaj pokazywaną jest list, który widać tam. To jest list z 1854 roku, na którym jest polska adnotacja pana, który nie chciał przyjąć listu i ten list odsyłał z powrotem. Tak więc na pruskim liście jest napis po polsku. Ja tego listu nie przyjmuję, tylko odsyłam go.